Tymczasem rząd stoi w rozkroku i zachowuje się jak dziecko we mgle. Nie podejmuje odpowiedzialnych, stanowczych działań. Z jednej strony raz flirtuje z antyszczepionkowcami, z drugiej strony wychodzi naprzeciw swoim wyborcom, którzy nie chcą się szczepić, bo wiemy z badań, wiemy z sondaży, że to właśnie wyborcy PiS-u bardzo często są przeciwni szczepionkom. Ale proszę Państwa, biorąc to na logikę, nie ma to najmniejszego potwierdzenia w tym, co powinien rząd robić, dlatego że szczepią się te osoby, które później, gdy przyjdzie czwarta fala COVID, nie będą zagrożone. Zagrożone będą osoby te, które się nie zaszczepią, a więc wyborcy PiS-u. To oznacza, że dzisiaj rząd PiS, prowadząc tak krótkofalową politykę, działa przeciwko osobom, którzy na ten rząd głosują. Ja nie jestem zwolenniczką PiS-u, ale apeluję dzisiaj do rządu. Potraktujcie poważnie swoich wyborców i nie ulegajcie fobiom, nie ulegajcie fake newsom i nie stawajcie po stronie antyszczepionkowców, bo dzisiaj niestety tak to wygląda. Premier już raz próbował anulować pandemię. Próbował podporządkować politykę wirusa polityce. Mówił, można zorganizować wybory, pandemia nie jest szkodliwa. Nie uczy się na swoich błędach, bo dzisiaj w zasadzie zachowuje się tak samo. I piszemy o tym w naszym raporcie. W raporcie Lewicy o błędach, jakie popełnił rząd w całym procesie pandemii, w całym procesie wychodzenia z tej pandemii. Przychodzi czwarta fala. Cały świat stawia tamę czwartej fali, nowym wariantom wirusa. Chcemy, żeby Polska dołączyła do tych krajów. Chcemy, żeby zachowywała się odpowiedzialnie. Chcemy, żeby korzystała z naszych lewicowych rozwiązań. Apelujemy do rządu. Stańcie po stronie Polek i Polaków, tych, którzy chcą być zdrowi, stańcie po stronie przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić swoje biznesy, stańcie po stronie młodych ludzi. Polska nie przeżyje kolejnego lockdownu. Polska służba zdrowia nie przeżyje kolejnej czwartej fali. Dziękuję bardzo. Szanowne panie, szanowni panowie, Lewica napisała raport covidowy Polska w pandemii. W ramach tego raportu covidowego pokazaliśmy z jednej strony, co w Polsce się zdarzyło, z drugiej strony, co w Polsce należy zrobić. Od tego czasu minęło już trochę dni, ale w ramach tych dni, po pierwsze, antyszczepionkowcy zaczęli atakować punkty, w których szczepi się Polaków. Po drugie, zmniejszyła się liczba szczepień i wreszcie, po trzecie, mamy na progu niestety już efekt COVID i czwartej fali pandemii. W związku z tym, to my dzisiaj przyszliśmy do pana ministra powiedzieć mu z jednej strony, czego oczekują Polacy, z drugiej strony powiedzieć panu ministrowi, co pan minister powinien w ramach walki z czwartą już falą pandemii zrobić. Pierwsza kwestia, to jest otóż kwestia taka. Należy w Polsce przeprowadzić badania. Badania z jednej strony szybkie, z drugiej strony badania, które odpowiedzą nam wszystkim, dlaczego Polacy nie chcą się szczepić. W budżecie na pewno są pieniądze na przeprowadzenie tego typu badań. Jeżeli Państwo wiedzą przecież, wtedy, kiedy była kwestia dotycząca wydatków covidowych w roku 2020, to żadna z komisji sejmowych się tym nie zajmowała. Tak duże są te pieniądze i tak te pieniądze są do dyspozycji w różnych ministerstwach. Po drugie, te badania, które zostaną przeprowadzone, należy użyć w takim celu, aby dokonać akcji promocyjno-informacyjnej właśnie z jednej strony dla grup zawodowych, z drugiej strony dla grup społecznych, trzecie dla województw, tam gdzie to zaszczepienie w naszym kraju jest najmniejsze i tam gdzie jest kwestia dotycząca tych, którzy nie chcą się szczepić. Trzecia kwestia to jest otóż taka. Mamy województwa, w których w sposób zdecydowany odbiegają i gminy, które odbiegają od średniej w naszym kraju. Należy w nich przeprowadzić akcję promocyjno-informacyjną z udziałem
różnych grup wolontariatu, które w naszym kraju bardzo chętnie występują i promują szczepienia i myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Czwarta sprawa, to jest otóż sprawa taka. Mówiłem o tym na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Jeżeli czekają nas w naszym kraju różnego typu restrykcje związane z czwartą falą, to te restrykcje należy tu teraz pokazać Polakom, jakie one będą, wtedy, kiedy się nie zaszczepimy. Czy nie będziemy mieli możliwości wejścia do obiektów publicznych, jakich obiektów? Czy nie będziemy mieli możliwości korzystania z komunikacji publicznej, jakiej? Co z sobą niesie efekt, który spowoduje, że nie będziemy zaszczepieni? I wreszcie element ostatni, to jest element dotyczący fake newsów, w których różne osoby, nie chcę już przywoływać rzecznika praw dziecka, te fake newsy rozsiewały. I w związku z tym rząd musi w sposób zdecydowany walczyć z elementem dotyczącym fake newsów i nie spoglądać na to, czy te fake newsy powodują ci, którzy są grupami antyszczepionkowymi, czy te fake newsy rozsiewają ci, którzy aktualnie wspierają polski rząd, bo tu idzie o życie i zdrowie Polaków. Tu idzie o to, w jaki sposób znajdziemy się za parę miesięcy w naszym kraju. I proszę Państwa, jeżeli dzisiaj na COVID nie ma żadnego lekarstwa, bo przecież nie ma tabletki, nie ma szczepionki wtedy, kiedy ktoś się schory. I jedynym elementem jest element związany ze szczepieniami, to apelujmy o to, abyśmy się szczepili i liczę na to, że ministerstwo stanie na czele, bo na razie stoi, ale stoi nieco z boku. Minister Dworczyk mówił, że wtedy, kiedy będziemy otwierali lodówkę, to będziemy mieli pełen element związany z informacją dotyczącą tego, w jaki sposób powinniśmy się szczepić. No ja otwieram lodówkę i tego nie czuję, może Państwo czują to inaczej. Dziękuję bardzo. My, polscy uczniowie i uczennice, ostatnio zakończyliśmy nasz drugi rok szkolny, w którym musieliśmy przyzwyczaić się do pandemicznej rzeczywistości. Nauka w taki sposób jest bardzo trudna, wielu uczniów traci motywację, jest odizolowanych, komunikacja na grupach klasowych również pozostawia wiele do życzenia, więc myślę, że jasne jest to, że potrzebujemy po prostu powrotu do tej normalnej szkoły, do tej szkoły, w której uczymy się nie zdalnie, tylko stacjonarnie w naszych placówkach edukacyjnych. Niestety, jeśli uczniowie się nie zaszczepią, szkoła taka, jaką pamiętamy sprzed kilku lat, nie będzie już możliwa. Ciągłe powroty uczniów, którzy są bardzo zmęczeni emocjonalnie i po prostu mają dosyć koronawirusa, równie zmęczonych nauczycieli, są czymś bardzo trudnym. Mało tego, braków, które nazbierały się wielu z nas, będą z nami już prawdopodobnie do końca naszej edukacji. Kolejny rok szkolny powinien zacząć się od solidnej edukacji o szczepionkach dla uczniów. Wiele osób w naszym wieku słyszy w domu różne nieprawdziwe informacje, na przykład o efektach ubocznych szczepionek, które powiedzmy rodzice często bardzo je wyolbrzymiają, ale nie robią tego tak naprawdę dlatego, że chcą skrzywdzić swoje dzieci, tylko dlatego, że nie są świadomi. Rozpocznijmy kolejny rok od takich po prostu solidnych warsztatów dla każdego ucznia, które nauczą nas, że tak naprawdę nie ma się co bać tej szczepionki i że większe ryzyka są związane z powikłaniami po koronawirusie niż po właśnie zaszczepieniu się. Apelujemy do rządu, żeby właśnie zadbał o nasze szkoły i o naszą dobrej jakości edukację i zorganizował nam naukę o szczepionkach, ponieważ uczniowie są głodni wiedzy i potrzebujemy po prostu rzetelnych informacji, żeby po prostu nie bać się tych szczepionek. Dziękuję bardzo. Pytania? Jak Państwo skomentują to, że kilku posłów pisało się pod projektem Konfederacji w sprawie segregacji sanitarnej? Jak Państwo skomentujecie? Czy uważamy, że dzisiaj najważniejsze jest to, żebyśmy jednak wszyscy stali po jednej stronie? Uważamy, że nie należy się podpisywać pod tego typu apelami, dlatego że rząd powinien jak najbardziej zachęcać wszystkich obywateli do tego, żeby się szczepili. I tego typu działania pokazują, że można być nieodpowiedzialnym. Nie popieramy takich działań.
Wiadomo, że w rządzie też się ścierają różne argumenty. Wiadomo, że wicepremier Gowin jest za, może nie tym bezpośrednim francuskim wariantem, ale jednak jakimiś jego elementami. Czy Państwo byście podnieśli rękę za takimi rozwiązaniami, żeby na przykład właśnie były ograniczenia dla niezaszczepionych przy wejściu do centrów handlowych czy do instytucji kultury, biorąc pod uwagę też oczywiście te argumenty odnośnie po prostu ograniczenia osobistych? Nam zależy na tym, żeby na początku rząd wykorzystał wszystkie możliwości, zachęty. Mamy głos młodych ludzi, którzy mówią, my chcemy mieć te informacje, my chcemy mieć dobrą kampanię. Ci młodzi ludzie mogą za chwilę wrócić do domów i powiedzieć o tym swoim rodzicom. Przecież to są naprawdę miliony młodych ludzi w całej Polsce, którzy mogą stać się rzecznikami sprawy. Więc należy to wykorzystać. Natomiast oczywiście, jeśli zachęty nie wystarczą, to tą zachętą musi być możliwość korzystania ze wszystkich tych usług, które nie są niezbędne. Na pewno nie jesteśmy jako Lewica za tym, żeby ograniczać usługi czy świadczenia, które są niezbędne do życia. Czyli uważamy, że każdy człowiek powinien mieć możliwość korzystania z urzędu, korzystania z komunikacji, z transportu. Ale już wejście na imprezę masową, czy wejście do instytucji kultury, czy wejście do restauracji nie jest naszą pierwszorzędną potrzebą. I tu rzeczywiście zachęcanie tych, którzy się zaszczepili, którzy biorą pod uwagę odpowiedzialność, jest właściwa, a zniechęcanie do zachowań takich, że nie będziemy się szczepić. Wolność każdego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Nie jesteśmy samotnymi wyspami. Jak ktoś chce być samotną wyspą, to trudno, ale jesteśmy społeczeństwem i społeczeństwo musi wykazywać się więzią i zrozumieniem dla drugiego człowieka. Jesteśmy w obliczu wirusa, jesteśmy w obliczu pandemii i musimy się wspólnie temu przeciwstawić. Pytanie jest, czy... W kwestii pierwszej. Proszę Państwa, jak czytam i obserwuję, to ci, którzy podpisali się pod tym projektem, pozostają przynajmniej część anonimowa i boi się do tego przyznać, że się pod tym projektem podpisała. W związku z tym my z tego miejsca apelujemy, panie i panowie, powiedzcie, jakie są wasze racje. Powiedzcie, dlaczego podpisaliście się pod tym i dlaczego chcecie sprawić, aby Polacy jeszcze bardziej chorowali. W kwestii drugiej, w kwestii dotyczącej tego, o czym pani pytała. Ja mówiłem o tym. Dzisiaj, wprowadzając w Polsce restrykcje, należy pokazać, bo to jest ten czas, możemy pokazać różne segmenty. Co będzie, jeżeli będzie taka liczba chorych, co będzie, jeśli będzie inna liczba chorych. I pokażmy, i dlatego apelujemy, aby z jednej strony ustalenia Rady Medycznej to nie były takie, jak mówi przewodniczący tej Rady, że my coś postanowimy za 2 tygodnie, tylko pokażmy rzeczywiście, jakie segmenty będą owych postanowień. I z takim, powiedziałbym, też przesłaniem w dniu dzisiejszym przyszliśmy. Co do kwestii dotyczącej obowiązkowych szczepień. Jest rezolucja Rady Europy ze stycznia bieżącego roku, która powiada, żeby nie było obowiązkowych szczepień. W związku z powyższym, dopóki taka rezolucja funkcjonuje, to Polska, powiedziałbym, przestrzegając innych rezolucji europejskich, musi również do tego się zastosować. Natomiast Polska może stosować różne inne elementy zawodowe, o których się mówi, ale te elementy zawodowe dotyczące obowiązkowych szczepień pokażmy. Niech ci, którzy je planują, w dniu dzisiejszym powiedzą, czy one będą dotyczyły służby zdrowia, czy one będą dotyczyły służb mundurowych, ja nie wiem. Ja jeszcze do tego ostatniego pytania pana redaktora się odniosę. Uniwersalnie uważamy, że należy zrobić wszystko,